Witajcie, drodzy kochani. Chciałem opowiedzieć dzisiaj kilka słów na temat jakości wody, ponieważ w całej Europie są różne miejsca, gdzie w jednych miejscach jest woda trochę lepsza, w drugich jest trochę gorsza. Ja byłem również w Indiach, chciałem opowiedzieć, jak ta jakość wody tam wygląda. W Indiach jest woda, w jednych miejscach jest bardzo zanieczyszczona, a w drugich miejscach, gdzie są odwierty, gdzie robiliśmy odwierty, studni, w takich małych miasteczkach, gdzie montowaliśmy studnie, tam woda była względnie czysta, która po prostu nadawała się po odwiercie bezpośrednio do picia. Ja tą wodę piłem i nic mi po prostu się nie stało. Co do jakości wody chciałem powiedzieć, jeszcze raz powtórzyć w tym programie, że w pewnych miejscach woda będzie miała promieniowanie negatywne na minusie, może mieć minus 5, minus 4, minus 6, minus 7, minus 10. Już woda na minus 10 to jest taka woda po oczyszczalni, która jest jakby miała specjalne filtry i ma dodatki chemiczne, które po prostu powodują, że może się nadawać jeszcze raz do użycia. To jest jakby woda przetworzona chemicznie, która idzie jeszcze raz do kranu po przetworzeniu z oczyszczalni. Ja bym proponował wodę, która jest tak naprawdę do spożycia, do jedzenia, do robienia zupy, czy do robienia kawy, czy do robienia jakiejkolwiek innej potrawy, żeby ta woda była ze studni, ze źródła. Ponieważ dlaczego mówię, że ze źródła? Dlaczego mówię, żeby ze studni była? Ponieważ ona nie będzie zawierać fluoru, nie będzie zawierać chloru. Będzie to woda, która nie będzie miała jakiejś tam chemii w sobie, prawda? I oprócz tego należałoby taką wodę położyć na podkładce, takiej, którą tutaj mamy. Właśnie na linku pod YouTube możecie zakupić te podkładki, tak one wyglądają. Wówczas będziecie mieli tą pewność, że woda, która jest ze studni, ze źródła położona na takiej podkładce, ona się zharmonizuje energetycznie, czyli jej wibracja podskoczy dosyć wysoko, prawda? I taka woda, która jest pozytywna, która jest napromieniowana tymi jonami minusowymi, która ma te jony, które jakby zharmonizują struktury tej wody, wówczas ta woda będzie dla nas zdrowa i będzie nam dodawała sił i zdrowia. A przeciwnie, jeżeli woda będzie po prostu nie zenergetyzowana, będzie miała energię, ale to energie będą minusowe, na minus 4, na minus 10, na minus 7, no to wówczas, drodzy kochani, pojawią się choroby, pojawią się jakby takie złe krążenie krwi, pojawią się problemy z kośćmi, kości mogą po prostu być za miękkie, nie będą twarde, także to właśnie jest działanie nieodpowiedniego rodzaju wody. Wody, która może być pierwszy czynnik zanieczyszczona środkami chemicznymi, a drugi czynnik może być po prostu na bardzo niskiej wibracji. I taka woda, która jest na niskiej wibracji, musimy po prostu położyć na podkładce Energy Aaron, żeby po prostu tę wibrację tej wody podnieść do góry. Ja dodam, że jakość wody również zależy nasze samopoczucie, czyli po prostu jeżeli osoba ma depresję i te depresje są jakby ciągłe, mieszkamy w jednym miejscu gdzieś na wsi i pobieramy z jednego miejsca, z jednej studni czy z jakiegoś źródła wodę i mamy po prostu, czujemy, że mamy depresję, czujemy, że nie czujemy się zbyt dobrze. A tak naprawdę przyczyną tego naszego samopoczucia jest jakość tej wody. Po prostu woda jest, ma energię negatywną i depresja występuje w człowieku. I po prostu taka osoba nie wie, skąd się bierze taka depresja w nim, nie ma jakby takiej konkretnej przyczyny, a jednak depresja u osób się pojawia. Także, drodzy kochani, ten temat jest bardzo godny uwagi, żeby mieć wodę w swoim domu dobrej jakości. Również zalicza się do tej jakości przechowywanie tej wody. Jeżeli ona jest przechowywana w butelkach plastikowych, no niestety, nie polecam przechowywania wody w butelkach plastikowych, chociaż można to robić, ale jeżeli macie dzbany z gliniane, macie z kamionki takie specjalne jakby dzbany, czy macie z porcelany, czy to są dzbany kryształowe ze szkła. W tych szklanych butelkach zrobionych właśnie z krzemionki możecie przechowywać śmiało wodę, ponieważ plastik ma działanie niezbyt dobre na jakość wody, nie poprawia jakości wody, ale jeżeli to będzie naczynie gliniane, no to jakość wody na pewno będzie o wiele, wiele lepsza. Także, drodzy kochani, chciałem zaproponować Wam właśnie skorzystanie z wody, która jest na wysokich wibracjach.
z wody, która jest czysta, z wody, która jest ze źródła, a nie jest z jakiegoś zbiornika, w którym jest chemia i po prostu taka woda typowa miejska, która już z chemią, z tym fluorem, wszystko jest zmieszana i leci z naszego kranu. Oczywiście z takiej wody możecie skorzystać do mycia się, chociaż nawet do mycia osobiście bym nie mył się taką wodą, ponieważ przez skórę, przez pory naszej skóry ten fluor i te substancje chemiczne po prostu wchodzą do naszego organizmu, powodując podrażnienie, nerwowość i tak dalej, itc., itd. Także chciałem też skomentować, iż nasza firma posiada aronit, który jest odpowiednikiem mineralnym, bardzo zdrowym, także jeszcze raz polecam na linkach pod naszym YouTube, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.